Witam w mojej kuchni, kochani. Kiełbasy. Będziemy robić dwa rodzaje kiełbas, tak jak w tytule. Jedną będziemy robić taką typowo polską, z polskimi składnikami, przyprawami. Chociaż tak może nie do końca polskimi przyprawami, ale no od wieków u nas używanych. I taką typowo egzotyczną, dojrzewającą, zupełnie coś innego niż u nas w kraju się robi. Może tak, na wstępie. Na wstępie łopatka zapeklowana. No jeszcze tak nie za bardzo przeszła, ale ona jest pół na pół z solą, peklo solą. I wstawiłem ją jakąś pół godziny temu. Trochę już miejscami tutaj się ładna czerwona robi, ale nie musi. Naprawdę nie musi, wystarczy, że ta peklo sól jest dodana. Więc mam tu 4 kg mięcha. Podzielimy to oczywiście na pół, czyli po 2 kg. No i na te 2 kg z każdej jednej kiełbasy to mam w zależności różne składniki. I tak, zmieliłem tutaj jałowiec, jeden liść laurowy, ziele angielskie i gorczycę, 3 ząbki czosnku, mam pieprz, czosnek niedźwiedzi i majeranek. Wszystko w proporcjach takich łyżeczek, powiedzmy, łyżeczek. Zioła dodaję bardziej w łyżkach, ale mówimy tutaj o ziołach tylko majeranek i czosnek niedźwiedzi. Natomiast cała reszta łyżeczki, łyżeczki. I grzyby. Mam smardze, które miałem suszone, a teraz w tym momencie parzą się. Niebawem je wyciągnę i po prostu skroję bardzo drobno i takie drobne dodamy. No i na koniec będzie jeszcze do wyrobienia z pół szklanki wody. Natomiast druga już troszkę inaczej, więc tak, mam takie pół szklanki wina. Jest to półsłodkie wino z winogron działkowych, więc domowe, fajnie, bo wiem co jem. Ocet z czerwonego wina, ale tego dodamy tylko odrobinkę, tam dosłownie łyżkę stołową. Chili jalapeno pokruszone i tutaj gryz jest z chili, więc dodamy pewnie po łyżeczce. I tutaj mam papryki wędzonej, 3 łyżeczki, takie ciubate fest, 2 łyżeczki papryki słodkiej i łyżeczkę pieprzu, 1 ząbek czosnku do niej i pokrojoną drobno słodką czerwoną paprykę. Więc to wszystko pomiksuję teraz. Połączę, rozdzielę mięso i co? I będziemy to nadziewać w jelita. Jelita mamy wieprzowe, 28-32 chyba tam podawał producent. No ale wiadomo, jest to 30, 25-30 pewnie. Moczą się już jakiś dłuższy czas, już zaraz będą gotowe. Jeszcze je przemyję od środka, nie ufam trochę. Chciałbym, żeby po prostu były w 100% czyste i pokażę Wam, co najważniejsze, że zda się zrobić je w domu bez wędzenia. Oczywiście w tym wypadku tutaj będziemy mieli trochę aromatu wędzerniczego przez paprykę wędzoną. Natomiast można kupić sól wędzoną. Ja niestety nie dostałem teraz w sklepie, ale można kupić taką sól wędzoną i wtedy macie troszkę aromatyczniej. Natomiast ja zrobię to w piekarniku, będzie miała piękny kolor, będzie naprawdę super kiełbasa. Nie chcę robić tego na zewnątrz w taki gorąc. Nie chce mi się. Mam tradycyjną wędzarkę. Nie mam elektrycznej, mam tradycyjną. I teraz stanie nad tym wszystkim, nad tym gorącym tak dalej. Nie uśmiecha mi się o tej porze roku, więc wolę zrobić to w piekarniku, bezpiecznie, w domu i tyle. Przy okazji Wam pokażę, że można zrobić fajną medlinę w domu, kiełbasę. Więc co? Zasuwamy do roboty. Masy mam zrobione,
One niech sobie teraz tu postoją w takiej temperaturze pokojowej, są strasznie zimne. Obłędnie pachnie. Trochę winem, papryką bardzo intensywnie. Tutaj mamy przepiękny zapach takiej polskiej pieczeni, czegoś takiego, więc mamy dwa warianty. Jelita mam przygotowane, obmyte, jeszcze je troszkę zostawię, bo jeszcze tak miejscami bywały takie średnie, więc jeszcze je trochę zostawię, czyli tak pół godzinki jeszcze sobie to wszystko tak postoi. I potem ładujemy to do wyciskarki. Akurat powinno się raczej zmieścić na raz. Zaczniemy od tej, gdyż jest przyprawiona, nie jest przyprawiona papryką, więc nie będę musiał obmywać. Nie chcę nawet obmywać, chcę jechać z marszu. Jak mi trochę zostanie tej, to po prostu ją zachowam. Tak samo tą zachowam, wymieszam na końcu i może zrobię jakąś osobną kiełbasę, bądź to zamrożę, obojętnie. Dobra, w każdym bądź razie tak to będzie wyglądać. Ta końcówka, co nam została, zaraz wam pokażę kiełbasę, ale najpierw tą końcówką się zajmiemy. I teraz takimi małymi kuleczkami ładujemy. O, do środka troszkę można. O. Przewinąć coś jak fartuch cukierniczy. I takim oto sposobem mamy taką resztkę. Widzicie? Normalnie byście pomrozili, a tak to można wziąć i zapiec razem z tą pyszną kiełbasą. I razem z tą kiełbasą. Teraz trudne dosyć zadanie. Wieszanie tego na rożen. Nie lubię tego robić, ale trzeba. Przeplatamy. Słuchajcie, tak, żeby nam się tutaj o zawiesiło. Potem się to jeszcze gorzej ściąga. No ale co zrobić? No. I tak to wygląda. Jeszcze dajemy tu z przodu. Ale tą z przodu to ja sobie dam na hakach, żebym mógł ją zdjąć. Potem wyjmę i ją założę, bo ona na pewno będzie dłużej się robić. Ale ta partia, zobaczcie, jeszcze tu by się zmieściło, także 4 kg mięsa to jest za mało na mój piekarnik. Dobra, wrzucamy to do pieca. I tak, żeby nie oślepiała o ta lampa, tak, pięknie to wygląda. Oczywiście brytwankę na dół, żeby sobie ściekał wszelki tłuszcz, tak dalej. No i co? Wrzucimy termometr jedną z kiełbas, gdzieś tam na środku. Ustawimy 68 stopni, żeby nas alarmowało, no i tak. Tak będziemy zapiekać. Pięknie to wygląda. A, na piekarniku ustawiam 120 stopni, gdzieś coś takiego. 120 stopni ustawione. Tutaj ustawiamy 68, 21 jest w kiełbasie. No i co? I tu się zapieka, ale mam szybę wyłkuwaloną. Dobra to. Trzeba będzie umyć kiedyś. No i tu się zapieka i będzie się zapiekało pomału. Mamy to. No więcej, żeby
przestało pikać. Dobra, i otwieramy ten piec. O, tak to wygląda. Kiełbaski się spiekły. Teraz je wyciągniemy i będziemy suszyć. To już wam pokażę zaraz. Tak to zostawiam, żeby obsechły. Widzicie, tam w środku kływa płynu. Tak zostawiam, ostygną i wtedy dopiero troszkę tak obeschną tutaj i potem dopiero je zawieszę, bo na razie jak ja bym zawiesił, to by kapały mega i trzeba poczekać. A w tym czasie się tutaj dopieka ta nasza grubsza kiełbasa. I tu muszę ustawić 68 stopni i będzie mi ładnie pikać. Dobra, tak to wygląda. Jedna mi się tam oberwała. Jest u góry na hakach, a tak sobie ścieka i do miski. Elegancja Francja. A tą jedną zawieszam sobie nad zlewem, żeby spokojnie uciekła. I tyle. Więc tak, mamy następny dzień. Troszkę to się nam podsuszyło. Tej dużej chyba nie będę testował. Tej grubej położę ją tutaj, żebyście widzieli, ale na razie jeszcze dam jej się podsuszyć. Ładna, twarda. Więc jest ok. A co do tej? Ho, ho, ho. Zobaczcie, jak to wygląda. Zapach jest nieziemski. Flak trochę twardy, ale by się podpiekło. Ekstra. Ta naprawdę dobra. Kurczę, jak papryka. Jak paprykę czuć. No i nie jest jakaś taka mocno pikantnawa. To już pokroję tak. Trochę ten flak mnie niepokoi. Ale coś z nimi było nie tak. Ta klasyka. Klasyka. Też zobaczcie. Fajnie zmielona, zbita. Dziwny ten flak. Ale tak jak wiecie co, szczerze wam powiem, że ja po prostu ją rzucam na grilla. Wy tego nie róbcie, bo peklo sól jest rakotwórcza po podgrzewaniu tak mocno. Ale jak dostanie, wiecie, temperatury, to ten flak przestanie być problematyczny. Typowy Polak ze mnie. Ta jest według mnie lepsza. Bardziej taka. Tutaj czuć wino. No ona, ta będzie super na grilla. Jak będziemy zamieniać te role na grillu. Jak się spieką. Natomiast nie ma taki, tą końcówkę ma taką pikantną, taką delikatnie kwaskowatą i taką wyraziście mięsną, taką naprawdę fajne kiełby. No można się wiele kłócić, ale to są kiełbasy, które będę robił na ciepło totalnie, czyli na patelni, gdzieś tam, może w piekarniku, gdzieś na grillu totalnie. Zaskoczony jestem tylko tym flakiem, ale mówię wam wprost, że jakość tego flaka była mi podejrzana, jakoś dziwnie on się zachowywał. Nawet tam widać, że miałem problem z założeniem jej na początku. I nie tylko na początku, później też tam bywały problemy. Więc co, filmu nie przedłużam. Jestem ciekaw, jak to będzie smakować. Ale pokażę wam w szocie. No na razie to tyle. Do zobaczenia przy następnych daniach, gotowaniu i tak dalej. Trzymajcie się, hej!